Cześć, witam Was dzisiaj w tym bardzo gorącym piątkowym dniu. Poczekajcie, ktoś tam do mnie idzie? Nie, dam radę Wam to nagrać. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z brudem DCP J100. J105 jest taki sam. Pokażę Wam na Wasze oczywiście zapytania, bo mam też zapytanie o tą drukarkę, jak wyczyścić enkodery. Dobra, od początku, czyli stoi bardzo długo, kurzą się elementy optyczne. I teraz najważniejszym elementem optycznym jest nasz enkoder, który pozycjonuje głowicę, która ma trafiać w odpowiedni punkt. Czasami jest, objawem jest, że trzęsie, roztrzaskuje cały wydruk, czyli on nie jest spójny, czyli są jakieś przerwy między tym wydrukiem, jak i również opcja czyszczenia też albo notorycznie czyści, albo nie czyści. Dlatego rozkręcę J100, bo dzisiaj do mnie przyszło na serwis, nie wiem z jaką usterką, ale posłuży za model do rozkręcenia, pokazać Wam, jak się tam dostać. I mamy kołowy, czyli okrągły enkoder, który pozycjonuje wałek, który pobiera papier i w danym momencie ma go gdzieś tam zatrzymać i tam jest czujnik optyczny, jak i również ten pasek. Dobra, dość gadania, zabieram się, bo to trochę dłużej potrwa, ale mam nadzieję, że mi pójdzie to sprawnie. Zapraszam Was. Postaram się Wam to z góry pokazać, jak najbardziej będę to potrafił. Lampa i teraz tak, wyłączamy urządzenie, kasetę na papier wywaliłem, podnosimy klapę, tam jest zapinka. To nam pięknie zejdzie, jak na dobrą sprawę. To już jest na bok. Teraz tak, odłóżmy to, oprzyjmy skaner, żeby się nic nie wydarzyło. I teraz szarpiemy, i pewnie szarpiemy. Zobaczcie jak. Jak będziecie podważać, połamiecie coś. My szarpiemy, w jednym miejscu tutaj są takie dwa i tutaj do płaskiego wkrętu. Tak, zobacz. Musisz być pewny, nie możesz tego szarpać tak, bo w którymś momencie pęknie. On jest bardzo elastyczny, ten plastik, więc damy sobie z tym radę. I teraz tak, taśma sygnałowa od skanera, delikatnie wypniemy z mocowaniem i zobaczcie, jak ona bardzo zgrabnie i bez najmniejszych oporów nam schodzi. Postaramy się ją tak wyciągnąć, żeby jej nie urwać. Teraz, jak zauważycie, tutaj mamy jedną, nie wiem czy widzicie, zobaczcie, jedną taśmę do płyty głównej wpiętą, jest to od sterowania, od skanera. Wypnijmy ją w miarę możliwości. O, tak, taśma. Skaner jest nasz. Prawda, że proste? Skaner jest nasz. I teraz, jak już skaner mamy, nie zapomnimy ściągnąć osłony, tej klapy rewizyjnej, która służy nam do zatorów usuwania. Tutaj użyjemy wkręta kapłaskiego, żeby na jednym zaczepie to ściągnąć. Mamy już. To będzie, dlaczego o tym to ściągamy, żeby podnieść całą klapę. I mamy tak, jedną, w niektórych broderach są z dwóch stron przekręcone. I teraz tak, jedna śruba. Magnes, bo nie pójdzie. Druga, poczekajcie, jest w kamerze. Ten motyw jest. Naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest zbyt skomplikowane. Tutaj jeszcze w broderze, w tym modelu trzeba zwrócić uwagę na czujnik zamknięcia klapy, gdyż nawet mnie się chyba raz udało się go urwać. I teraz tak, mamy go. Musimy użyć, czasami będzie to boleć, ale nie Was, drukarkę. Tu jest czujnik zamknięcia klapy. Pamiętacie, że jak szarpiemy, musimy uważać, żeby on się nie oparł gdzieś tam, bo go wyrwiemy. Czyli niech na dół se zejdzie, otwieramy jedną stronę i teraz musimy mocnym, pewnym ruchem odpiąć sprowadzeń i tak na dobrą sprawę, tutaj najgorszy problem jest w tym miejscu, ale już słuchajcie, tutaj tylko zaślepkę ściągnę, poczekajcie i we wcześniejszych modelach to lżej chodziło. O, tu jest ten zaczep, on się nie urwał, on jest w całości, ale pamiętaj o tym. Taśma, ona z reguły taśma. Spinka sama Ci wyskoczy, bo ona jest tylko na pinach i nie wiem dlaczego tak zastosowali taką krótką, ale w momencie kiedy my ją przesuwamy, to nie ma bata, ona się odpina i to za każdym razem. W momencie kiedy ją wpinamy, nie ma takich kłopotów, bo ją sobie wepniemy tak i zakładając od tej strony, nie, i od prawej, pięknie to wszystko wskoczy, nadal uważając na czujnik zamknięcia klapy, czyli na ten. Muszę Wam jeszcze raz pokazać. W tym broderze najgorzej to schodzi, bo tu są raz, dwa, trzy. Ale jeżeli dobrze je odginamy, to odskakują, zauważ. Tak? I odginamy i wtedy odskoczy. Tylko musisz naprawdę zwrócić uwagę na ten czujnik. Ok.
Mam nadzieję, że łapiecie. To jest czujnik zamknięcia klapy, który raz przez to otwieranie, ale nie zwróciłem, że on się zaparł, wyrwałem go i to był problem. Ale nie popełniajcie moich błędów, uczcie się i działamy dalej. Jedna, druga, trzecia. Gdzieś jeszcze miałem, ale gdzie? I teraz tak na dobrą sprawę, aha, jeszcze tutaj mamy jedną śrubę. Będziemy musieli czujnik zamknięcia klapy odpiąć od płyty głównej. Jest tak. Odpinamy czujnik od płyty głównej i mamy całą drukarkę. Tutaj nic nie zapomniałem. Nic nie zapomniałem. Nie. Musimy równo unosić ją, żeby to wszystko nam zeszło. Najbardziej chyba tutaj trzyma, ale zeszło. I zobaczcie. Podnosimy równo, bo jak będziemy wyginali w prawo, w lewo, może być różnie i może coś tam krupnąć. Nigdy nie się nie zdarzyło. Broder tak wybrutugował drukarkę, żeby to było bardzo elastyczne. Ja teraz naszykowałem sobie, słuchajcie, ale tak sobie naszykowałem, że zostawiłem. Mam nadzieję, że mi kabla wystarczy. Wystarczy. Wracam. Ok, i słuchajcie, w domu na ogół rzadko żebyśmy mieli jakieś płyny techniczne, jak propanol przede wszystkim, bo to się dobrze nadaje, ale zauważyłem, że bardzo dobrą sprawą jest użycie normalnego ręcznika czy papieru toaletowego, bez bardzo miękki, i wody z płynem letniej, żeby nie ciekło do drukarki i wtedy, zobaczcie, ja Was obniżę. Tu mamy jeden encoder, zamkniemy, przesuniemy to wszystko. Ten przezroczysty nie. Tylko to, co jest z nacechowaną kratką, to jest to. Nic więcej nie robimy, jak musimy go wymyć. Możemy go z jednej strony ściągnąć, bądź w bardzo prosty sposób, ale jak boisz się, żeby później tego jakoś złożyć, to trzesz go na całej długości, od lewej do prawej. Tu akurat ta drukarka służy nam do demonstracji, także ona nie będzie brudna, ale zauważysz, że jeżeli drukarka leży bardzo długo gdzieś w jakimś miejscu, ten enkoder jest zapylony. I tu jest ten nasz słynny następny kołowy, który służy do sprawdzania pozycji wałka, który tutaj pobiera i kartka przechodzi. Tutaj jest czujnik optyczny, a tu jest ten enkoder. Często zdarza się tak, że jak głowica pracuje, chlapie na niego i później durnieje. I to jest, zobaczcie, bardzo blisko jest enkoder, ten kołowy, do z lewej strony takiej stacji serwisowej, co też głowica czasami się wyczyści. I może zdarzyć się, że chlapnie. I widziałem to niejednokrotnie, że był zachlapany. Często jak się jakichś specyficznych rodzajów zamienników używa, które są bardzo rzadkie, to jest notorycznie uchlapane i czasami w żarte trzeba to zmienić. Także tego też czyścimy na całej, bardzo prosty sposób, na całej, on jest dość mocno osadzony, czyli czyścimy go na całej jego obręczy i w tym momencie mamy pewność, że enkodery są czyste. Na ogół jak ja czyszczę enkodery, bo tu jest drukarka dość świeża, ona ma inny problem, uwierzcie mi, one są aż szare, a ręcznik, no ten nawet jest trochę ufunflany od tego, zauważcie, a ręczniki, czy tam tym, czym czyszczę, jest kompletnie brudne. Mam nadzieję, że nie będziesz miał problemu z tym samym złożeniem. Zauważ, tej drukarki jest prozaicznie proste. Jak założysz górę, która wskoczy idealnie po wyczyszczeniu enkoderów, suniesz czujnik zamknięcia klapy, skręcisz śruby w ilości 4 lub 5, zakładasz skaner, cofniesz sobie film, żeby wiedzieć, jak się go rozkręciło i złożysz to ponownie. Bardzo proste, prawda? To nie jest nic skomplikowanego, a w momencie, kiedy te drukarki leżą, to może zdarzyć się także. Cześć, cześć. Jedna? Nie wiem. Wiesz co, mam zlecenie może wczoraj. A możesz później przyjechać, zobaczę? Wiesz co, czekaj, to numer do Ciebie mam, to najwyżej. Albo ja Ci podam swój, to zadzwonię, jak będziesz miał coś, dobra? Dobrze. Dobrze, dobrze. Bo żona przyjmowała wczoraj tą paczkę, ona gdzieś będzie leżeć, wiesz? A ja teraz jestem troszeczkę... Słuchaj, ile się Adidas jakiś? A sięgniesz go? Jest, no mam, dobra, zabieram. Dobra. Jak Adidas, to na pewno. Zabieram, no jedną ci zostawiam. Dobrze, dziękuję Ci.
Przepraszam Was. Czasami tak jest. A nie będę przerywał tego filmu. Tak pracuję. Dobra. Miłego piątku. Ja działam dalej wcześnie rano, dlatego musiałem nagrać Wam to, bo prosiliście mnie o ten film. Zabiorę się teraz za obsługę tej drukarki i dalej za pracę. Dziękuję. Miłego popołudnia, weekendu również, bo prawdopodobnie jutro macie wolne. Ja pracuję, ale większość czasu jutro będę spędzał na nauce i na konstruowaniu i tworzeniu projektu. Dziękuję. Cześć. Łapka do góry i subskrypcję. Pamiętajcie o tym, bo to się niesie dalej. Ktoś będzie szukał może takie odpowiedzi. A na tym filmie była. Dziękuję. Miłego dnia. Cześć.